Hej, występowałem swego czasu na Uniwersytecie Wrocławskim przed doświadczonymi kolegami i koleżankami ze studiów filozoficznych, a także przed prowadzącym zajęcia znakomitym logikiem profesorem Janem Zygmuntem. Moja publiczność już z niejednego pieca chleb jadła, niejeden światopoglądowy wypiek widziała. Ale to była zaskoczona prezentowanym sposobem myślenia o wierze i niewierze. Próbowałem odtworzyć to, co mówiłem, ale wyszedł esej, to znaczy bardzo długi, wielowątkowy, momentami chaotyczny tekst zawierający między innymi wątki biograficzne. Czytanie zajęłoby mojemu lektorowi Ludwikowi ponad godzinę. Postanowiłem więc materiał podzielić, uporządkować i stworzyć playlistę. Zanim ją obejrzycie, prosiłbym o uwzględnienie kilku istotnych uwag. Dobra filozofia wypracowuje ujęcia całościowe. Nie zgadza się na traktowanie poglądów niczym dowolnie składanych klocków. Interesuje się człowiekiem jako podmiotem racjonalnym. Dąży do sprecyzowania języka. Usuwa wieloznaczności. W razie potrzeby zmienia znaczenia słów. Przerabia zastany słownik. Od pojęć istotnie wyrażających ludzką tożsamość oczekuje między innymi tego, że będą one oddawały sposób myślenia, życia, działania. Prawdziwy myśliciel z jednej strony pragnie przekonywać, a z drugiej strony lubi mieć oryginalne poglądy. Zatem nigdy nie osiąga pełnego, zadowalającego sukcesu. Bo jeśli stworzy idee, które staną się popularne, straci na wyjątkowości. Trzymajcie się. Cześć.